widział pan tą okładkę do rzeczy, Jarosław Kaczyński przebrany za Supermana i tak leci, i taka Unia Europejska jest przez niego rozwalana i Unia Europejska broni się Jarosława Kaczyńskiego. Coś w tym jest, czy to jest tylko przesada i tylko chwyt dziennikarzy? Widziałem, brałem udział ostatnio w rozmowie Jarosława Kaczyńskiego z korespondentem Financial Times. Będzie taka sylwetka publikowana Jarosława Kaczyńskiego w jednym z najbliższych wydań. I dziennikarz powiedział Jarosławowi Kaczyńskiemu, chyba nie zdradzę jakiejś wielkiej tajemnicy, że uważa go za najbardziej wpływowego polityka w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, więc... No nic dziwnego, jest, niektórzy mówią, że jest szefem prezydenta i szefem premiera. Jest szefem partii, jest szefem projektu, najbardziej udanego projektu politycznego w ostatnim ćwierćwieczu, bo Zjednoczona Prawica od kiedy między innymi Jarosław Kaczyński jako lider największej partii doprowadził do powstania tej formacji, wygrała wszystkie kolejne wybory, najpierw samorządowe, później prezydenckie i wreszcie bezprecedensowy sukces w postaci zdobycia samodzielnej większości w Sejmie. Nikomu dotąd się to nie udało. Europa powinna się obawiać Jarosława Kaczyńskiego, czy patrzeć raczej na niego jako na... Europa nie powinna się jego obawiać. Myślę, że w bardzo wielu sprawach to, co mówi Jarosław Kaczyński, to, co my głosimy jako cały obóz, jest korzystniejsze dla Europy niż nasi konkurenci. Na przykład w sprawie Nord Stream 2, to my się opowiadamy za europejską solidarnością, to my chcemy przestrzegania choćby kolejnego paktu energetycznego, a to Niemcy te wartości europejskie, jaką jest między innymi solidarność, w takich sprawach łamią.